Druga generacja Suzuki SX4, zwana S-Crossem, przed nami. Co łączy pierwszą i drugą generację tych aut? Tak naprawdę tylko dołączany do przedniego tylny napęd gdyślisko, bo reszta konstrukcji do siebie zupełnie nie pasuje. Auto urosło o 15 cm po długości, o 5 na szerokości, ale obniżyło się o 3. Zewnętrzne podobieństwa niewielkie, choć stylizacja pozostała. Niestety nowa SX4, nie wiedzieć czemu, ma mniejszy prześwit o 2 cm od starej. To wyraźnie dało się odczuć na piaskach poligonu. Tam, gdzie poprzedniczka ślizgała się przednim spoilerem, to druga haczyła o grunt, nabierając piachu, zalepiając przeciwmgłowe halogeny i wyrywając zderzaki z zaczepów. Gdyby te niskie fabryczne upiększacze można było chwilowo demontować, to ochów i achów nie szczędzilibyśmy z pewnością. A poza tym auto pięknie przepełza nawet przez mocno pofalowany mulcz, a dodatkowo dopinany tylny napęd szczęście potęguje. Co nas tu napędza? W naszym przypadku pod maską przyjemnie burczy benzyna 1.6, a w niej 120 koni i 156 Nm momentu, czyli średnia światowa. Na szosie czy w mieście przy mocniejszym depnięciu w pedał trochę brakuje tu turbiny, choć co ciekawe, w terenie można się bez niej obejść. Pełne turbo za to ma wersja dieslowska 1.6, więc dla każdego coś innego. Benzynowa SX4 spaliła nam w terenie 13 litrów, w mieście 7,5, a na trasie 6 na 100. Wnętrze auta jest zauważalnie większe niż w poprzedniku. Z przodu bardziej przestronnie, estetyka polepszona, zegary, wyłączniki i cały kokpit nie przeszkadza, co już można zapisać na spory plus, a w dodatku wszystko to przyjemnie wygląda. Z tyłu wyraźnie polepszyło się siedzącym. Jest miejsca sporo, fotele o odpowiednio wysokich oparciach. To bardzo ważne w autach japońskich, bo bywały z tym problemy, zwłaszcza gdy zasiadali tam wysocy podróżni. Widoczność do przodu standardowa, do tyłu za to gorsza, ale czujniki cofania montowane także w przednich zderzakach myślą za nas i tu spokojnie można na nich polegać. W mieście na brukowej kostce rumor od podwozia niewielki. Japończycy wyraźnie poprawili spodnie wygłuszenie. Auto drugiej generacji wyraźnie zmiękło, co daje się zauważyć na nierównej nawierzchni miejskiej. Oby tylko tapicerka i deska rozdzielcza z czasem nie zaczęły hałasować, bo SX4 pierwsza miała z tym problemy. Samochód wyposażono w pokrętło zmiany ustawień jezdnych, to znaczy, że można tu wybierać pomiędzy nastawami standardowym, sportowym i błotno-śnieżnym, ale mamy tu też elektroniczną blokadę napędów, spinających w razie potrzeby obie osie, co nadaje wszystkim napędzanym kołom podobną prędkość. Jest to niezbędne przy opuszczaniu głębokiego błota bądź piachu. Co ciekawe, europejski prześwit Japończyka wynosi 17 cm, ale już azjatycka wersja rosyjska ma o 1 cm więcej. W tym wypadku różnicę tę osiągnięto przez wmontowanie bardziej rozciągniętych sprężyn. Prosty zabieg, ale w połączeniu z bardziej dopompowanymi gumami o 0,7 atmosfery prześwit może być większy nawet o 2 cm, a to już kolosalna różnica przy jeździe na bezdrożu. Wielka szkoda, że na Europę nie można zamówić SX4 z tak podniesioną karoserią. Przy dobrych własnościach pozadrogowych marnowanie takich możliwości to grzech, ale za jakiś czas zapewne pojawi się i generacyjna trójka SX4. A wtedy, kto wie, może z poligonu postawimy 6?